Do Maslis.pl jesteśmy z powracającym z Widzewa Bartłomiejem Gromkiem. Witamy. Witam wszystkich, dzień dobry. No Bartek, na jakim to etapie jest w tej chwili, jeśli chodzi o ten powrót? Jest szansa? No to zależy od trenera, tak? Teraz wróciłem z Widzewa, jestem po rozwiązaniu po półtorocznym kontraktu. Będę rozmawiał z trenerem właśnie po tym całym tygodniu, po tym sparingu i zobaczymy, jak to trener będzie wszystko widział. A jak fizycznie się czujesz? No bo tak jak patrzyliśmy na te twoje statystyki w Widzewie, no to trener Smuda odstawił cię troszeczkę na boczny tor. Dasz radę na wiosnę się przygotować i dobrze? No tak, mam praktycznie 2 miesiące na dobre przygotowanie. Mam nadzieję, że to przygotowanie będzie w Polonii. Tak, to prawda, Smuda mnie odstawił na te pół roku. No niestety, no trudno, co? Za teraz Smudy nie wyszło. To fakt, te statystyki nie są zadowalające, ale chcę wrócić do treningów, chcę grać regularnie i walczyć o pierwszy skład. Znaczy, o ile pamiętam, zeszły sezon był dużo lepszy, no bo byłeś podstawowym graczem. Ale muszę zapytać o ten powrót tutaj. Jak na starych śmieciach? Lepiej? No wiadomo, jak sentyment jest do Polni, prawda? Spędziłem tu większość czasu, prawda? Zatrałem Mielaskiego, zatrałem Libicha, grałem sporo w juniorach. No dobrze, na starych śmieciach fajnie wrócić, prawda? Starzy koledzy dobrze przyjęli, bo no, z tego rocznika 95, 96 chyba, tak? 96. Kilku chłopaków jednak jest w tej drużynie. Tak, jest kilku chłopaków. No dobrze wróci, jak mówiłem, szatnia bardzo by przyjęła. Na razie jestem zadowolony. Okej, dziękujemy. No i liczymy na to, że szybko tutaj sfinalizujecie ten kontrakt i na wiosnę zobaczymy Cię w barwach Polonii. Też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo.